Trwają konsultacje społeczne gminnego programu rewitalizacji dla gminy Brzozów na lata 2016-2026. Projekt ten jest realizowany w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. To z kolei stwarza możliwość ubiegania się o wsparcie unijne na ważne dla Brzozowa inwestycje. Podczas spotkania 17 stycznia w Urzędzie Miejskim mieszkańcy zapoznali się z informacją na temat stanu zaawansowania prac nad gminnym programem rewitalizacji. Zostały też przedstawione projekty przedsięwzięć przygotowywanych przez samorząd gminny. Największe znaczenie ma rewitalizacja obszaru miejskiego. Do projektu gminnego programu rewitalizacji gmina Brzozów przygotowała, czy zgłosiła 4 projekty. W tym są 3 projekty inwestycyjne i 1 projekt o charakterze nieinwestycyjnym. Te 3 projekty inwestycyjne dotyczą utworzenia parkingu wielopoziomowego przy ulicy Piastowej. To jest na miejscu obecnie istniejących takich 3 półek parkingowych. Tam miałby powstać wielokondygnacyjny parking, ewentualnie opcjonalnie, bo mogłaby tam być utworzona jakaś część handlowo-usługowa, ale to jest kwestia do uzgodnienia. W drugim projekcie gmina przygotowała taką koncepcję rewitalizacji obszaru miejskiego Brzozowa. I ten projekt jest wieloelementowy. Obejmuje rewitalizację parku miejskiego, rewitalizację stadionu przy ulicy Legionistów, remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, remont zabytkowego budynku Brzozowskiego Domu Kultury oraz przebudowę ulicy Harcerskiej. Tam chcielibyśmy również wykroić część terenu na miejsca parkingowe. Projektem komplementarnym do rewitalizacji obszaru miejskiego jest poprawa oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkających w gminie seniorów. Jest to tak zwany projekt miękki. Projekt miękki w sumie dotyczy tego, aby utworzyć jedną wspólną, zintegrowaną ofertę spędzania wolnego czasu dla osób starszych. Ta oferta byłaby ofertą o charakterze sportowym, edukacyjnym, kulturalnym, a generalnie chodzi tutaj o to, żeby na bazie istniejących placówek, BDK-u, biblioteki, MOSiR-u, żeby bez dużych nakładów siły, środków, wykorzystując obecną infrastrukturę, potencjał kadrowy, osobowy i sprzętowy również, przygotować pakiet wieloelementowy dla osób starszych. Czyli różnego typu zajęcia sportowe w parku miejskim na przykład, na zrewitalizowanym stadionie, czy też właśnie w zmodernizowanym budynku Brzozowskiego Domu Kultury. Podczas spotkania przedstawiono też inne projekty zgłoszone przez osoby fizyczne i instytucje, między innymi propozycje powstania tak potrzebnych w mieście parkingów. Propozycje projektów rewitalizacyjnych można wnosić jeszcze do 30 stycznia.